Informację oficjalną przekaże Państwu Łukasz Maciejewski, jeden z najwybitniejszych polskich krytyków teatralnych, filmowych. Prywatnie mój przyjaciel Łukaszu, chodź do nas. Dobry wieczór Państwu. Tak, my jesteśmy z Grzesiem mniejszością tarnowską w Sandomierzu. A muszę Państwu powiedzieć, że Grzesia pobierałem jakieś korepetycje z angielskiego, jak miałem kilkanaście lat. Czyli speak English? A little bit. Ale teraz serio. Proszę Państwa, ja mam przyjemność powiedzieć parę zdań na temat tegorocznego, niezwykłego reżysera. Przyszła mi do głowy, tym bardziej, że bardzo lubię tego pisarza i cenię tę myśl, André Gide, jednego z najwybitniejszych pisarzy francuskich, który w dziennikach notował: niepokoję się, nie wiedząc, kim będę, nie wiem nawet, kim chcę być, ale wiem, że trzeba wybierać. Sztuka, również kino, plastyka, muzyka pomagają nam, szukającym sensów, szukającym swoich własnych wyborów, jakoś odnaleźć się w tyglu przeciwstawnych inspiracji. I wydaje mi się, że sztuka Krzysztofa Zanussiego, który jest laureatem tegorocznej korony sandomierskiej, zawsze była przekazem i intelektualnym, i emocjonalnym jakichś wyborów, nie narzucającym nam tych rozwiązań siłowo, szantażujących, ale pokazujących warianty. Bohaterowie filmów pana Krzysztofa Zanussiego, od jego pierwszych etiud, Śmierci prowincjała, pierwszych krótkich filmów, Góry od zmierzchu, poprzez kolejne arcydzieła, Strukturę kryształu, Iluminację, Imperatyw, Cwał, Persona non grata, Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową, Życie rodzinne, no długo by wymieniać, bo to też reżyser o ogromnym, imponującym dorobku i laureat nieskończonej w zasadzie ilości nagród na najważniejszych światowych i europejskich festiwalach. To byli ludzie, którzy dokonywali wyborów i pytali nas za pośrednictwem ekranu, jakiego rodzaju te wybory ewokuje u widzów, u publiczności. Czyli dylematy moralne, czyli rozterka moralisty wątpiącego, szukającego i, co bardzo rzadkie w polskim kinie, nie tylko w polskim, w kinie światowym, duchowego. Krzysztof Zanussi nie bał się być moralistą, nie bał się i nie boi się zadawać trudnych albo niemodnych pytań. I za to również, za tą powagę w jego kinie, która może być również objawiona w filmach komediowych, jak Cwał, albo komediodramatycznych, jak Barwy ochronne, ale zawsze jest równie ważna i bywa dotkliwa. Z wielką radością ogłaszam, że tegorocznym laureatem, raz jeszcze ogłaszam, korony sandomierskiej, reżyserem niezwykłym jest pan Krzysztof Zanussi. Wielkie brawa. Laureata zaproszony na scenę. Laureata zaproszony na scenę. Zapraszam na scenę także Katarzynę Kumarską, pana burmistrza, również. Proszę Państwa, prawdziwa gala, prawdziwa gala nie może się odbyć bez sytuacji, choćby jednej sytuacji, która jest sytuacją nieprzewidzianą. Niezwykłą. I mamy sytuację, proszę Państwa, niezwykłą, nieprzewidzianą. Jaka to sytuacja, Kasiu? Jubiler królewski właśnie kończy szlifowanie tego ostatniego diamenciku. Ale już prawie to zrobił. No i przeciął sobie palca. A jak sobie przeciął palca, to zakrwawił trochę tego i musi teraz to czyścić. Dobrze mówię? Jest. Bardzo Państwa prosimy wszystkich fotoreporterów, żeby jeszcze chwileczkę poczekali, ponieważ korona właśnie wykuwa się. Wierzy. W związku z czym my będziemy gratulowali oczywiście panu Krzysztofowi, a pozwolicie Państwo, że ten wspaniały moment przedłużymy jeszcze odrobinę i po raz kolejny będziemy. Bardzo dobrze. Chwili z korona, bo zaraz nie uciekamy. Proszę sobie nie uciekamy. Brawa, Państwa, tak, korony,
wyraz republikańskiego ducha. Natomiast wydaje mi się, że Państwo tutaj stworzyli festiwal niezwykły, ponieważ znakiem tego jest nagroda, którą mi dajecie. W tym roku nie należało mi tego z nagrody. W tym roku nie gadać. Zabrał mi inaczej świat poprzedni. A jeśli poszło to, więc to bardzo serdecznie. Pan burmistrz jeszcze chciałby dwa słowa. Panie Marku, pan chciałby jeszcze dwa słowa, czy już nie? No, proszę Państwa, piękne momenty. Brawa, 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 brawa. Dobrze, zwolnimy Państwa z obowiązku bycia tutaj na scenie do czasu koronacji. Konrad.